I zapraszam kolejnego naszego prelegenta, którym jest Arkadiusz Miksa. Arkadiusz już kilka razy występował w Centrum Edukacyjnym Powiśle, między innymi na temat generała Józefa Hallera. Witaj, cześć. Witam. Natomiast dzisiaj... Siadamy, tak. Natomiast dzisiaj jest bardzo ważny temat. Za tydzień przypada okrągła 80. rocznica śmierci arcybiskupa Józefa Teodorowicza, arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego, wielkiego działacza narodowego, członka Ligi Narodowej, parlamentarzysty, który jest przykładem na to, że również Polacy pochodzenia niepolskiego, czyli ormiańskiego, potrafili być wielkimi polskimi patriotami i wielkimi polskimi narodowcami. I mówiliśmy tutaj w poprzednich wykładach o postaci Andrzeja Szeptyckiego, czyli Polaka z krwi i kości, wnuka Aleksandra Fredry, który wybrał ukraińskość, wyrzekł się polskości i był antypolskim działaczem i antypolskim arcybiskupem Lwowa, obrządku grecko-katolickiego. Tu akurat będziemy mówili o postaci bardzo pozytywnej. Proszę bardzo, Arkadiusz. Szanowni Państwo, może tytułem wstępu parę słów o sobie. Nazywam się Arkadiusz Miksa, jestem publicystą właściwie i kilku portali, i kilku czasopism, i tygodników, i miesięczników. Również jestem członkiem Stowarzyszenia Współpracy Ormiańsko-Polskiej, jak i również tak prywatnie wyznaję poglądy narodowej demokracji, więc jakby dla mnie osobiście temat szczególnie mi bliski. Zważywszy, że mamy w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, mamy również setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Republikę Armenii i za kilka dni będziemy obchodzić 80. rocznicę śmierci arcybiskupa Teodorowicza, więc tak naprawdę moment szczególny i wyjątkowy dla upamiętnienia szczególnie wyjątkowej postaci. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyklarowała nam się taka, bym powiedział, ta pierwsza linia tych wybitnych twórców tej niepodległości. Roman Dmowski, Piłsudski, Korfanty, Witos, te pierwszoplanowe postacie. Natomiast jeśli mielibyśmy mówić o tych postaciach w drugim szeregu, tuż za nimi, znacznie szerszym drugim szeregu, to w tym miejscu centralnym na pewno jedną z takich postaci jest biskup Teodorowicz. Postać mimo wszystko w dalszym ciągu mało znana, aczkolwiek w 2014 roku między innymi władze Warszawy na Wilanowie uczciły pamięć biskupa Teodorowicza, właśnie nadając jednej z ulic jego imię, ale tak naprawdę w szerszej, bym powiedział, takiej świadomości społecznej postać w dalszym ciągu mało znana, postać naprawdę wyjątkowa. Ja sobie, przygotowując się do tego wystąpienia, pozwolę sobie zacytować kilka takich tutaj cytatów określających przez, że tak powiem, znawców tematu, w jaki sposób pisali pisano o biskupie, arcybiskupie Teodorowiczu. Mąż stanu, błyskotliwy erudyta, wybitny orator, najwybitniejszy spośród polskich Ormian. Duchowny, wielki narodowiec, tak pisał o nim konserwatysta Cat Mackiewicz, skuteczny polityk, żarliwy patriota, społecznik, wizjoner, pedagog, wychowawca młodzieży, strażnik tożsamości i odmienności polskich Ormian. Szanowni Państwo, no właśnie tych obszarów badawczych właściwie, o których moglibyśmy mówić, o tych zasługach, zaletach, przymiotach biskupa jest kilka. Ja pozwolę sobie zacząć od tej politycznej, nie tylko z racji tego, że może jest mi też i najbliższa, ale z racji tego, że w ciągu ostatniego roku przygotowywałem kilka wystąpień o kilku osobach związanych ze środowiskiem narodowym. Między innymi o Karolu Hubercie Rostworowskim, wybitnym polskim dramaturgu, intelektualiście, kompozytorze i filozofie, jak i również na przykład o środowisku sztuki i narodu, o takich wybitnych postaciach jak Andrzej Trzebiński, jak Gajcy. I tutaj widzę jeden wspólny mianownik, to znaczy w okresie PRL-u najpierw często próbowano te postacie w jakiś tam sposób w ogóle wpuścić w niepamięć, w ogóle o nich nie mówić. Dzisiaj dochodzi do czegoś takiego, że troszeczkę idzie się w innym kierunku, ponieważ te postacie gdzieś jednak się przebijają, więc za wszelką cenę stara się jakby odium tego, że byli to działacze narodowi, odciągać od nich. Czyli mówić tak, to byli wielcy Polacy, ale tak na przykład, że jeśli idzie o współpracę z ruchem narodowym, to po prostu tak naprawdę to był jakiś tam w ich życiu epizod, albo że w ogóle to była pomyłka, albo nie wiedzieli, co robią i tak dalej, i tak dalej. Więc i również takie tego typu rzeczy, tego typu uwagi pojawiają się co do arcybiskupa Teodorowicza.
I ja chciałem powiedzieć, właśnie zacząć od tego wątku politycznego, że powiedzieć o tym, że jak najbardziej tutaj biskup Teodorowicz w jego życiu ta działalność w ramach narodowej demokracji nie była przypadkowa. Ale nim do tego przejdę, taka jedna ciekawa rzecz, która mi się nasunęła, przygotowując do tego również wystąpienia, mianowicie taka, że w 1864 roku, 25 lipca, rodzi się przyszły arcybiskup Teodorowicz. 5 sierpnia tego samego roku na stokach Cytadeli zostaje dokonany wyrok na Romualdzie Traugucie, ostatnim dyktatorze powstania styczniowego, a 9 sierpnia rodzi się Roman Dmowski, czyli można powiedzieć, coś się kończy, coś się zaczyna. Kończy się mianowicie epoka, w której polska jakby myśl w kierunku odzyskania niepodległości była tą myślą, która mówiła o tym, że jest drogą do tego, będą powstania zbrojne, czyli będzie broń. Wchodzimy teraz w nowy etap, właśnie symboliczny. Romuald Traugut, zamyka się pewien rozdział, jego śmierć to zamknięcie pewnego rozdziału w tych dokonaniach, w patrzeniu w kierunku na odzyskanie przez Polskę niepodległości. I rodzi się w przeciągu 2 tygodni 2 wybitnych mężów stanu. Właśnie najpierw biskup Teodorowicz, a 2 tygodnie później można powiedzieć Roman Dmowski. Więc jest to taka, bym powiedział, taka cenzura czasowa, która dała mi do myślenia. A co ciekawe również, obie te wybitne postacie, czyli biskup Teodorowicz, jak i Roman Dmowski, umierają, tak jak się urodzili w odstępie niespełna 2 tygodni, tak i również umierają w odstępie niespełna miesiąca. Bo 4 grudnia 1938 roku zmarł arcybiskup Teodorowicz, a 2 stycznia 1939 roku Roman Dmowski. Więc to taka symboliczna cenzura czasowa i coś też takiego wyjątkowego, pokazującego również to nowe też myślenie właśnie o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, którego właśnie arcybiskup Teodorowicz był wyznacznikiem. Mówiąc o kontaktach z narodową demokracją i o początkach tej działalności politycznej, mówi się, że arcybiskup Teodorowicz najprawdopodobniej wstąpił w tym samym roku, w którym został również arcybiskupem. W 1901 roku wstąpił do Ligi Narodowej. Była to elitarna organizacja i w ramach tej struktury również mówi się o tym, że istniała najprawdopodobniej taka tajna komórka, Collegium Secretum. Działaniem tej komórki w ramach Ligi Narodowej jej głównym celem było pozyskiwanie osób duchowych do działalności narodowej i społecznej. I tak też w ten sposób również biskup Teodorowicz znalazł się właśnie powiedziałbym, w tej opcji, szeroko pojętej opcji narodowej, aczkolwiek te jego poglądy też nie zawsze były z tą główną linią zbieżne. Czasami dochodziło do rozdźwięku. Jednym z takich kierunków tego rozdźwięku była kwestia, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, była mianowicie kwestia rosyjska, kiedy część środowisk narodowych z Romanem Dmowskim na czele jakby wyraziście stawiała na tą opcję prorosyjską, widząc tutaj przy Rosji tą możliwość wyzwolenia Polski. Natomiast biskup Teodorowicz był tutaj troszeczkę bardziej powściągliwy. To, co jego jako osobę duchowną zrażało do tej koncepcji, było to, że on jednak widział potrzebę niesienia, szerzenia katolicyzmu na obszarach prawosławnych, a Rosja jako że tak powiem, ta główna siła prawosławia w świecie stawała gdzieś na drodze. I to się też kłóciło i dlatego też między nimi on się związał z taką opcją, taką frakcją wewnątrz ruchu narodowego, frakcją, która nazywała się Ruch Rzeczpospolitej i ze środowiskiem Podolaków. To była to część środowiska konserwatywnego, ale tego lwowskiego, nie krakowskiego, które było bardzo wrogo nastawione do arcybiskupa Teodorowicza. Dlaczego wybrał tą opcję? Dlaczego wybrał narodową demokrację do realizacji swoich postulatów? Ano dlatego właśnie, że ona była bardzo zbieżna z tym, z jego poglądami jako osoby duchownej również, bo mianowicie narodowa demokracja zakładała potrzebę solidaryzmu narodowego, potrzebę stawiała również na potrzebę i rolę i znaczenie Kościoła katolickiego w tym przyszłym odbudowanym państwie polskim. A trzeba sobie powiedzieć, że początek, przełom XIX i XX wieku to czas, w którym zaczął dominować i rządzić coraz silniej w myśleniu społecznym socjalizm, modernizm i dlatego też arcybiskup widział, że narodowa demokracja jest tą siłą, z którą może być mu po drodze. I też ta praca pozytywistyczna, która będzie charakteryzować cały jego bogaty życiorys, to, że był taką postacią właśnie wielowymiarową. I że oprócz tej właśnie tej kwestii i duchowości, i polityki był również zaangażowany bardzo mocno społecznie, o czym za chwilę Państwu powiem.
Oprócz tej działalności politycznej był również w latach 1902-1914 zasiadał również w Sejmie Galicyjskim. To też jest bardzo istotne, bo toczył równolegle, taką bym powiedział dwutorowo, zakulisowo właśnie prywatnie, politycznie to w ramach Ruchu Narodowego, natomiast publicznie w ramach Sejmu Galicyjskiego no, nie szczędził cierpkich słów pod adresem władz austriackich. W 1917 roku na przykład podczas posiedzenia bardzo żarliwego, gwałtownego wygłosił mowę, w której potępił rozbiory Polski, powiedział wprost, że było to zarówno niemoralne, jak i również było pogwałceniem prawa międzynarodowego, na skutek czego część w ogóle posłów austriackich w ogóle wyszła z sali i właściwie to, co ratowało w tych jego żarliwych wystąpieniach, takich bardzo wprost, że nigdy nie został aresztowany przez władze austriackie, to tylko to, że akurat jeśli chodzi o Austrię, no katolicyzm był bardzo mocno osadzony w strukturach państwa. Gdyby to było w Prusach czy w Rosji, z pewnością to byłby skazany za swoje wystąpienia i jego działalność byłaby znacznie utrudniona. Tutaj mógł sobie na to pozwolić. Ta działalność właśnie w ramach tych struktur narodowych współtworzył i współdziałał właśnie z tą grupą Rzeczpospolitej, w której wchodzili Stanisław Stroński, Edward Dubanowicz, Ludwik Jaksa-Bykowski, Stanisław Kasznica. To Stanisław Kasznica, tutaj nie pomylić ze Stanisławem Kasznicą, tym, który był ostatnim komendantem Narodowych Sił Zbrojnych. To był syn właśnie Stanisława Kasznicy, tego właśnie, z którym biskup Teodorowicz współpracował. Czyli zarówno ojciec i syn posiadający to samo imię, bardzo zasłużone właśnie postacie dla polskiego ruchu narodowego. I tak jak powiedziałem, ta działalność się rozwijała i też również w okresie później odzyskania już przez Polskę niepodległości. Został posłem również z listy chrześcijańskiego Stronnictwa Narodowego i z czasem też również cały czas był aktywny, ale stopniowo to jego zaangażowanie polityczne odchodziło, ponieważ tak jak Państwo wiecie bądź nie, ale no, został zmuszony też również przez Watykan do tego, żeby razem z również arcybiskupem Sapiechą, żeby zrezygnowali ze swoich stanowisk w Sejmie Polskim, czyli żeby musieli zrezygnować w roku 23, bo do 22 roku był jeszcze posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z okręgu podlaskiego został wybrany biskup Teodorowicz. W roku 23 już jako senator musiał z tych funkcji zrezygnować, ale dalej współpracował z obozem, szeroko pojętym obozem narodowym, aczkolwiek też szukał porozumienia w latach 30. już bardziej poszedł w kierunku tej współpracy, też w kierunku chadecji, bym powiedział, bardziej w kierunku centrum tej grupy frontu Morsz, który się tworzył, czyli takich polityków jak Sikorski, jak generał Haller, jak Paderewski. Paderewskiego cenił, aczkolwiek Paderewskiemu biskup Teodorowicz wytykał zawsze tą jakby taką jego miękkość w roku 19, kiedy powstawało państwo polskie wobec Piłsudskiego. Natomiast do samego Piłsudskiego zawsze miał stosunek głęboko krytyczny i głęboko niechętny, a ten stosunek się jeszcze pogłębił po przewrocie majowym, kiedy wielokrotnie i często biskup Teodorowicz nie szczędził cierpkich słów, mówiąc, że rządy majowe, rządy Piłsudczyków wprowadziły w Polsce terror, wprowadziły bezprawie i wierny tym swoim poglądom pozostał do końca, ale trzeba też powiedzieć, że no, należał do tych osób, do których sanacja i tak darzyła w jakiś sposób estymą, bo w roku 1938, kiedy zmarł, no, arcybiskup Teodorowicz był jednym tylko z dwóch Polaków, dla których ogłoszono żałobę narodową w całym kraju. To był właśnie Piłsudski i biskup Teodorowicz. To też pokazuje, że sanacja, mimo że była mu niechętna, bo on sanację zwalczał na każdy możliwy sposób, na wszelkich możliwych frontach, no jednak uszanowała wielkość i format arcybiskupa Teodorowicza, ogłaszając żałobę narodową. Więc to też pokazuje jakby skalę i znaczenie tego polityka. Właśnie a propos tutaj też jeszcze tych kwestii dotyczących jego polityki, to dla niego też ważne było, żeby w jakikolwiek sposób znaleźć nić porozumienia z ruchem ludowym. Początkowo ruchowi ludowemu był niechętny z racji tego, że ruch ten reprezentował poglądy jednej grupy społecznej. Nie był wszechpolski. Nie był wszechpolski właśnie, a to co było ważne dla biskupa Teodorowicza działającego w Galicji, to właśnie wszechpolskość. Dlaczego? No dlatego, że choć działał w Galicji, to równolegle bardzo dla niego ważne i bliskie były sprawy dotyczące również zaboru pruskiego, tego, co się działo również na Śląsku. On jako narodowiec mówił o tym wprost, że tak, Kresy mają ogromne znaczenie dla państwa polskiego, ale nie będzie państwa polskiego również bez polskiego Śląska. Nie będzie państwa polskiego bez Wielkopolski. Dlatego jeszcze w okresie przed wybuchem nawet I wojny światowej tak mocno był zaangażowany również w te strajki szkolne polskiej młodzieży w zaborze wielkopolskim. Był zaangażowany właśnie w zaborze pruskim na terenie Wielkopolski, jak i również w sytuację na Śląsku, gdzie cały czas jeździł. To był człowiek działający właśnie w obrzeże wszystkich trzech zaborów.
nie tylko mówił, że Galicja tutaj na tym wąskim odcinku działam, tylko myślał bardzo właśnie wszechpolsko. Więc tak jak powiedziałem, początkowo ludowcy, na ludowców patrzył krzywo, choć zawsze sam podkreślał rolę i znaczenie chłopstwa i też jeszcze zaraz do tego nawiążę a propos jego kazania, właśnie słynnego kazania sejmowego z roku 1919, ale właśnie z czasem udało mu się nawiązać nić porozumienia właśnie z Witosem, jednocześnie też przekonać Witosa, który na początku stawiał nawet na współpracę z Ukraińcami, widząc jakby ten sojusz chłopów ukraińskich z chłopami polskimi, po czym dzięki między innymi tym zabiegom Teodorowicza Witos sam z jednych ze swoich przemówień powiedział coś takiego, że no tak, tutaj chłopi ukraińscy mówią teraz o tym, żeby wygnać polskich panów za San, a być może niestety za moment powiedzą również, żeby wygnać polskich chłopów za San. Więc jakby to przewartościował to myślenie i również cały czas właśnie w okresie międzywojennym działał na rzecz pojednania i współpracy bliskiej tych, bym powiedział, trzech nurtów, czyli nurtu narodowego, nurtu ludowego i nurtu chadeckiego. Mówię, podkreślam to też, nurtu chadeckiego, ale nie myć tego ze współczesną Chadecją, typu Chadecja niemiecka, czy jakakolwiek Chadecja gdzieś w zachodniej Europie, czy coś, co, nie wiem, kiedykolwiek w historii Polski po roku 89 chciałoby się nazywać Chadecją, bo to była zupełnie inna Chadecja, oparta na zupełnie innych wartościach, na zupełnie innych przekonaniach, nie mająca nic wspólnego z dzisiejszą Chadecją, tą szeroko pojętą Chadecją, bym powiedział, europejską. No, dzisiejsza europejska Chadecja to jest Europejska Partia Ludowa. Dokładnie. Jest Donald Tusk, tak. Grzegorz Schetyna i Viktor Orban. I to jest ta wielka partia, która się głównie opiera na niemieckiej, trzeszczącej w szwach CDU-CSU, która prawdopodobnie ulegnie dekompozycji. I dlatego tak teraz mocno ta nowoczesna, liberalna Chadecja współczesna walczy o to, żeby PiS przeszedł z swojej grupy parlamentarnej właśnie do Europejskiej Partii Ludowej. No i to będzie bardzo piękne, jeżeli już PiS będzie w jednej partii z PO, to wtedy będzie wszystko jasne. Ja jestem za tym, żeby były jasne reguły gry i jeżeli PiS i PO będą w jednej partii w Parlamencie Europejskim, no to będzie przynajmniej uczciwie. No. Będzie jasna, klarowna sytuacja, tak? Kto jest kim? Wracając do głównego wątku, jest jeszcze jedną istotną kwestią było to, że tak podobnie również jak opcja narodowa właśnie był arcybiskup Teodorowicz był przeciwnikiem tej opcji mówiącej o tym micie powstańczym, który gdzieś tam próbował lasować środowiska właśnie piłsudczykowskie, między innymi dlatego też był im tak mocno niechętny. Był, jak to mówił, nie był niechętny pojedynczym legionistom i doceniał ich czyn zbrojny, natomiast krytycznie wypowiadał się o samym Piłsudskim, który właśnie pcha polską młodzież do rozlewu krwi, jak on twierdził, mówił, przecież ta Polska kiedyś odzyska tą niepodległość i każdy człowiek, każdy Polak będzie jej potrzebny, będzie na wagę złota. Więc my powinniśmy do samego końca wyczekiwać, czekać na rozwój wypadków, niech się nasi zaborcy wykrwawiają. Dla nas każdy Polak, każdy mężczyzna będzie potrzebny, bo będziemy musieli się w przyszłości bić o kształt naszych granic. I tak też dokładnie było. Dlatego w przeddzień właśnie wybuchu I wojny światowej właśnie w Kazaniu, właśnie w katedrze lwowskiej z okazji 50. rocznicy powstania styczniowego tak pisał. Nie można i nie wolno jest iść za porywami, choćby najszczytniejszymi, bez przemyślenia i bez przygotowania z dziecięcą niemal lekkomyślnością. Nie wolno jest takiego porywu za wzór przyszłości narodu stawiać. Czyli wyraźnie mówił właśnie o tym, że tak jak powiedziałem przed chwilą, nie ma mowy o tym, żeby przelewać na próżno naszą krew, żeby tworzyć jakieś powstania, tworzyć jakieś struktury zbrojne i działać na rzecz Niemiec, Austrii czy Rosji. Czekać i czekać jeszcze raz czekać na rozwój wypadków i dopiero w odpowiednim momencie wyjść naprzeciw właśnie w kierunku właśnie odzyskania niepodległości. Bardzo istotnym, takim bym powiedział politycznym, ale też i duchowym właściwie momentem były jego słynne kazanie sejmowe właśnie otwierające obrady polskiego sejmu w roku 19, 2 dokładnie lutego. To kazanie sejmowe przeszło do historii polskiego parlamentaryzmu, ponieważ było tak głębokie. Biskup Teodorowicz był wybitnym oratorem, wybitnym mówcą, bardzo mocno przemawiającym do słuchającej go publiki, a jednocześnie poruszającym tak wiele ważnych aspektów. To była prawdziwa data powstania II Rzeczpospolitej. No, można tak powiedzieć. Pierwszy dzień obrad polskiego Sejmu ustawodawczego, bo w zasadzie w tym momencie ta data powinna być obchodzona jako święto naszej niepodległości, a nie data, nie wiem, 11 listopada, kiedy praktycznie nic się nie stało, oprócz tego, że przekazano władzę wojskową
w ręce socjalisty i był to tak naprawdę koniec Królestwa Polskiego. I trzy dni później chyba rozwiązała się Rada Regencyjna. Tak. I w trakcie tego kazania poruszył, tak jak powiedziałem, bardzo wiele istotnych wątków. Po pierwsze, wskazał jako osoba duchowna na to, że według niego tak naprawdę to nasza odzyskana przez nas niepodległość to taki tak naprawdę jest wielki dar Boży, że powinniśmy to docenić i uszanować, że jakby no, stała się rzecz, która się wydawała jeszcze parę dekad wcześniej niemożliwa i racjonalna, że Polska powstanie i że powstanie w tym charakterze jako niepodległa i suwerenna. To była pierwsza rzecz. Co do kolejnych istotnych kwestii, podkreślił oczywiście rolę i znaczenie Kresów Rzeczpospolitej dla odzyskania niepodległości. A oczywiście oprócz podkreślenia dumy z tego, że właśnie że działał i funkcjonował właśnie we Lwowie, w tym zawsze wiernym Lwowie, w mieście, które nigdy nie skapitulowało, które się nigdy nie poddało, podkreślił również rolę i znaczenie Wileńszczyzny i jako tego drugiego ośrodka bardzo ważnego kresowego, które również przyniosło ogrom na tej drodze do odzyskania niepodległości, ogrom zasług, które poniosło na rzecz tego, żeby Polska mogła uzyskać niepodległość. Kolejna kwestia, którą poruszył, to to, że zaczął również mówić oprócz tych rzeczy historycznych o tym, że Polska, jaka powinna być ta nowa Polska. I tutaj właśnie podkreślał, tak jak powiedziałem, rolę i znaczenie między innymi chłopów, których mówił, że są to warstwa pracowita, najbardziej zdrowa tkanka narodu, że jej przyszłość i tego, żeby miała zapewnione godziwe i odpowiednie warunki do swojego rozwoju, będzie rzutować na siłę i potęgę całej Rzeczpospolitej. Podobnie mówił o robotnikach również, o tym, że też nie może być tak, że ten robotnik jest wyzyskiwany i wykorzystywany. Brało się to właśnie z tego, że biskup Teodorowicz był zwolennikiem, by można powiedzieć, tej trzeciej drogi, czyli ani nie tego drapieżnego kapitalizmu, ani nie socjalizmu. Mówił o potrzebie jakby obudowania państwa w oparciu o społeczną naukę Kościoła, właśnie o encyklikę Leona XIII papieża Rerum Novarum, tak? Bardzo ważną, która jakby była to przeciwstawiła się tym właśnie tendencjom socjalistycznym, marksistowskim, które zaczęły się pojawiać w Europie. Mówił o tym również, że uświadamiał właściwie Polskę i Polaków, że my nie możemy tak naprawdę liczyć, możemy liczyć tylko na siebie, nie możemy liczyć na to, że Zachód w jakikolwiek sposób nam pomoże, ponieważ jakby Zachód o tyle nam tylko wtedy pomaga, jeśli widzi w tym jakikolwiek dla siebie interes. I tutaj też taki cenny cytat biskupa Teodorowicza. Duch dyplomacji jest wobec Polski zawsze ten sam i w niczym się nie odmienił. Pozbawiona wszelkiego zmysłu dla wyrozumienia niesprawiedliwości dziejowej, zimna dla nas i nieczuła, gotowa jest jednak zawsze lekkomyślnie i dla własnej tylko korzyści obietnicami dla nas zaszafować. Na tym jednym tylko jej zależy, aby nas nakłonić do ofiar, które są dla nich chwilowo korzystne albo potrzebne. Lecz jakże są nieskore jej potem w poczynaniach obietnic dotrzymywać, a nawet nie poczuje się do żadnej odpowiedzialności za udzielone przez siebie rady albo obudzone nadzieje. Każdej chwili ujmuje ona po piłatowsku ręce od naszej sprawy, skoro naiwni i oszukani przypominamy jej zobowiązania. Czyli właśnie mówi, że Zachód będzie zawsze myślał o sobie, o swoich interesach, jeśli w jakikolwiek sposób cokolwiek Polsce obiecuje, no to tylko we własnym interesie, że tak naprawdę możemy liczyć tylko na siebie, ale jednocześnie też upomniał Europę Zachodnią, że Polska jest na mapie Europy ważna i potrzebna, ponieważ nie będzie w Europie nigdy stabilizacji i pokoju, jeśli nie będzie Polski. Więc jakiekolwiek działania prowadzone przeciwko Polsce w momencie odrodzenia się państwa polskiego, to znaczy to, że Europa Zachodnia często stawiała wbrew polskim interesom, jeśli mówimy tutaj o Śląsk na przykład, tak, czy o Wielkopolskę i były próby podejmowane, tak, czy o tutaj o teren dzisiejszej Warmii i Mazur, tak, o te Prusy Wschodnie, że też te ziemie nie wszystkie, nie w całości trafiły do odrodzącego się państwa polskiego na skutek polityki czy Wielkiej Brytanii czy Niemiec i zabiegów dyplomatycznych, że tak naprawdę Europa sama sobie szkodzi, bo bez silnej Polski, niepodległej Polski nie będzie nigdy stabilnej Europy i taka Europa będzie zawsze narażona na skutki kolejnych wojen. To też jakby jednoznacznie wskazał i wykazał. Z kolejnych rzeczy, o których mówił w tym kazaniu, to właśnie o potrzebie solidaryzmu narodowego. Tak jak powiedziałem, nie interesowała go Polska stanowa, choć zabiegał o interesy robotników czy chłopów, mówił, że robotnicy mają prawo do zakładania związków zawodowych, ale mówił, że wszystkie grupy, wszystkie warstwy społeczne muszą być wobec siebie solidarne i każda musi, że tak powiem, zrozumieć, że nie ona jest jedyna w kraju najważniejsza, czyli i ziemiaństwo, i intelektualiści, i robotnicy, i chłopi, wszyscy razem muszą budować tą Polskę i że ta Polska nie jest dana nam raz na zawsze i tylko od tego, w jaki sposób my się będziemy zachowywać, co będziemy robić,
to tak długo ją będziemy mieli, tak długo ją utrzymamy, że to nie jest tak, że ją odzyskaliśmy raz na zawsze, mamy i możemy się cieszyć tą wolnością i tą niepodległością, że znajdujemy się w takim położeniu geopolitycznym, które powoduje, że musimy cały czas być czujni. No właśnie, to wynikało też z tego, że on cały czas, biskup Teodorowicz cały czas mówił o tym zagrożeniu, cały czas to zagrożenie wyczuwał i zagrożenie niemieckie, no Niemców bardzo nie lubił, tak to nazwijmy, natomiast również co do Rosji, to Rosja też, później to już nawet nie ta Rosja, bym powiedział jako taka, tylko bolszewizm rosyjski, nawet w tych nagraniach, które kilka lat temu udało się uzyskać, tak, przypadkiem znalezionych 1938 roku, cały czas mówił o tym zagrożeniu marksistowskim, o tym zagrożeniu właśnie bolszewickim i przed tym Polskę przestrzegał. Te oba, właściwie te, jeśli chodzi o te o, właśnie o Rosję i Niemcy, to właśnie jeszcze tylko powiem tak, że taki cytat właśnie z biskupa Teodorowicza, że mówił, że jest jedno zagrożenie, to zagrożenie rosyjskie, a później właśnie nawet już bardziej bolszewickie, a o Niemcach mówił tak, Niemcy to wróg więcej przemyślany i wyrachowany. Czyli, że mamy wrogów i na wschodzie, i na zachodzie, natomiast jakby podkreślał, że Niemcy zawsze będą tacy bardziej podstępni, bardziej przemyślani, będą stosować taką strategię bardziej długofalową w tym, żeby wpływać na Polskę, żeby starać się ją przejmować, doprowadzić do tego, żeby Polska tą niepodległość straciła. Tak jak powiedziałem, też tutaj te kwestie dotyczące, jeśli o politykę polską w latach 30. jakby odszedł, czyli to nowe pokolenie już, które pojawiło się, nowe myślenie w ruchu polskim narodowym w latach 30., no, stawało mu się coraz bardziej obce. O ile jeszcze przyjął bardzo pozytywnie powstanie Stronnictwa Narodowego i obozu Wielkiej Polski wcześniej, tak już krytycznie patrzył na działalność trochę ONR-u i pewnych postaw i pewnych ruchów w tym ONR-ze się bał. I dlatego też to najbliższe mu środowisko typu właśnie Dubanowicz-Stroński, ono również w latach 30. wycofało się. Ta stara generacja narodowców jakby ustąpiła pola tej młodej generacji, która poszła w tym kierunku właśnie, bym powiedział, w dużej mierze również tym ONR-owskim i tych poglądów ONR-owskich. Dużo jeszcze. Tak, już powoli tak. Znaczy nie dużo jeszcze, znaczy będę w takim razie powoli kończył. Ja wątków tak naprawdę, szanowni państwo, i moglibyśmy poświęcić ja rozumiem, że wszystko to, czego nie dopowiesz, będzie w materiale, wydamy jako efekt tej sesji. Tak, szanowni to państwo. Może 3-4 minutki. Tak, szanowni państwo. To jest tak postać wielobarwna i tak wielka, że no, można było poświęcić całą drobną konferencję, właściwie kilku prelegentów i każdy mógłby powiedzieć właśnie o tym danym wybranym odcinku. W poniedziałek, pojutrze, właśnie konferencja na temat arcybiskupa Józefa Teodorowicza odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kto z państwa może pojechać do Lublina, zapraszamy na godzinę 10 na Kulu, a kto nie może pojechać, to my tam będziemy z kamerą i będzie można obejrzeć na naszych kanałach wszystkie referaty i imprezy towarzyszące tej konferencji właśnie z okazji 80. rocznicy śmierci arcybiskupa Teodorowicza. Krótko trzy wątki w takim razie, czyli ta kwestia dotycząca jego duchowości. Arcybiskupem został w 1901 roku, jak miał 37 lat, czyli bardzo młodym został arcybiskupem i właściwie tu w połowie właśnie swojego życia dokładnie. Co do tej kwestii religijnej, to on też nie miał lekkiego i łatwego życia, ponieważ był z jednej strony był bardzo żarliwym oczywiście duchownym, a z drugiej strony, jak mawiał, Kościół katolicki musi być gotowy i otwarty na nowe, czyli wchodzą nowe epoki i Kościół katolicki, wspólnota nie może stać z boku, to znaczy musi się dostosowywać. Mówił, nie pozwólmy ateistom przejąć kontroli nad nauką, czyli podkreślał cały czas rolę i znaczenie nauki i oświaty. Dlatego w tej swojej działalności społecznej właśnie biblioteki, szkoły, które tworzył, które budował, publikacje, ponad 30 publikacji, wszystko to po to, żeby nie dać się zepchnąć. Jakby wskazywał, również w Kościele przez to był określany przez paradoksalnie, dzisiaj on jest uważany za skrajnego konserwatystę w Kościele, nawet reakcjonistę. Wtedy, kiedy te swoje poglądy głosił, część Kościoła uznała go za liberała, dlatego, że mówił o otwartości, mówił o tym, o zaangażowaniu osób świeckich. Kościół w tamtym czasie chciał za wszelką cenę kontrolować organizacje, byśmy powiedzieli, organizacje pozarządowe, organizacje świeckie, a biskup Teodorowicz mówił inaczej. Pozwólmy im działać, bo to pole też jest ważne, to pole świeckie też jest ważne i istotne. I dlatego mówię, nie miał też lekkiego i łatwego życia jako ta osoba duchowna. Starał się też właśnie wychodzić na przekór tym czasom i właśnie poprzez między innymi działanie akcji katolickiej. Kolejny wymiar to praca społeczna i jako wychowawca młodzieży. Na młodzieży mu zawsze szczególnie zależało i tej młodzieży, bym powiedział, takiej gimnazjalnej, jak i też młodzieży studenckiej. I też miał zawsze z młodzieżą bardzo dobry kontakt, wspierał również działalność Harcerstwa Polskiego, Sokoła, drużyn Bartoszowych jeszcze przed wybuchem I wojny światowej.
Wątek istotny, wątek mianowicie ormiański, to też taki, proszę Państwa, paradoks, no bo dzisiaj wszędzie się o tym mówi, że się mówi o poglądach narodowych, mówię o takim ogólnym, bym powiedział, światopoglądzie, tym TVN-owskim, Gazety Wyborczej, no to narodowcy, kto to jest, są narodowcy? No to są antysemici, to są szowiniści i tak dalej, i tak dalej. No rasiści. Właśnie, rasiści, dokładnie. Arcybiskup Teodorowicz nie tylko, że był z pochodzenia ormianinem i jakoś nikomu w ruchu narodowym to nie przeszkadzało, był jedną z najważniejszych, najwybitniejszych postaci w tym ruchu, to mało tego jeszcze. On sam, jako osoba duchowna, zaczął podejmować działania na rzecz tego, żeby ocalić tą tożsamość ormiańską wśród polskich Ormian, bo na przestrzeni kilku wieków Ormianie jakby zaczęli zacierać tą swoją tożsamość, a on zaczął podejmować działania w momencie, w którym jakby ta działalność, ta tożsamość się już taka najbardziej rozmyła, czyli okres międzywojnia był takim momentem, w którym zaczęła się najbardziej rozmywać, ale jednocześnie następować w środowisku Ormian polskich odrodzenie zaczęło następować. I właśnie on zaczął zabiegać o to, żeby ta liturgia, wrócić do liturgii, do korzeni, do przeszłości, żeby uczyć tych młodych kapłanów właśnie języka ormiańskiego, bo on sam języka ormiańskiego również już nie znał. To też pokazuje jakby skalę jakby odejścia kolonizacji. Polonizacji tego, że oni jakby już zupełnie zatracili ten i zaczął ten rzecz działać. I też to również w ruchu narodowym nikomu nie przeszkadzało, że oto mamy arcybiskupa ormiańskiego, który mówi, trzeba zacząć działać na rzecz odrodzenia, pobudzenia tożsamości polskich Ormian. Nikt mu tego nie miał za złe. Okazuje się, że była możliwość na Kresach, jak i również w II Rzeczpospolitej, równoległego działania, bycia jakby mniejszością narodowym i jednocześnie gorliwym, żarliwym polskim patriotą. Nie stało to na przeszkodzie. Tutaj też warto powiedzieć oczywiście o katedrze lwowskiej, bo to też było takie jedno z najistotniejszych dzieł. Tylko jak tylko został arcybiskupem lwowskim, zaczął pracę na rzecz odbudowy katedry właśnie lwowskiej. I tutaj do tego potrafił zaangażować najwybitniejsze też również postacie. Ormianina z pochodzenia Teodora Akcentowicza, wybitnego polskiego malarza, który był w tej grupie takiej inicjującej odbudowę, ale później również, jeśli idzie o już wewnątrz wystrój, to chociażby takich wybitnych polskich malarzy jak Józef Mehofer, jeśli idzie o witraże i również jeśli idzie o freski, wybitny, zapomniany również polski malarz Jan Rosen, którego również tutaj wciągnął. I co ciekawe, w momencie w jego śmierci, kiedy kończyły się te prace również, no i to właściwie kiedy już ta katedra została odbudowana, no przychodzi, wybucha II wojna światowa, okupacja później również radziecka i cały ten dorobek, cała ta jego spuścizna, te 20-30 lat właściwie odbudowy katedry, tak, wszystko zostało obrócone w niwecz. Ale polecam Państwu, jeśli będziecie tylko we Lwowie, koniecznie, żeby pójść odwiedzić katedrę ormiańską. Jest przepiękna dzięki właśnie tym freskom, temu wszystkiemu, co się udało odtworzyć, odbudować, bo katedra podupadła, została zniszczona, żeby, że tak powiem, zobaczyć tą katedrę, bo jest naprawdę tego warta, tak? Żeby tak powiem, zobaczyć, jak to wyglądało. Szanowni Państwo, podsumowując, mówię, bo to tak naprawdę mocno, mocno pobieżnie. Postać, tak jak powiedziałem, wybitna, godna upamiętnienia, godna tego, żebyśmy ją wszyscy razem propagowali, żebyśmy zaszczepiali tą wiedzę i pamięć o tym właśnie wybitnym Polaku, o wybitnym Ormianinie, narodowcu, wybitnym duchownym, zwłaszcza dzisiaj w czasach tego kryzysu, kiedy jest taka nagonka na Kościół, kiedy się tylko stara mówić o tych rzeczach negatywnych w Kościele. No nie, no właśnie trzeba mówić, że Kościół to nie tylko przykłady tego złego, bo oczywiście takowe są, ale również postaci właśnie wybitnych, które odbudowały tą Polskę niepodległą w takim innym kształcie, które miały odwagę o tą Polskę się starać zabiegać i to właśnie na różnych polach i w polskim parlamencie i w pracy społecznej, tej pracy codziennej, jak i również na polu duchowym. Także takich, że tak powiem, przywódców, takich mężów stanu życzyłbym tej na kolejne 100 lat naszej odzyskanej przez Polskę niepodległości sobie, jak i Państwu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.